Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszych zajęciach pasteli. Hello, nice to meet you everyone. Nice to welcome you. Today we are going to draw soft pastels, the water lilies. Dzisiaj będziemy rysować lilie wodne suchymi pastelami. Już pokażę Wam, jak to zrobić sprytną metodą, metodą skuteczną, dzięki której lilie wyjdą jak najlepiej, jak najskuteczniej również, co jest najważniejsze. Już zerkam na Wasze komentarze. Zapraszam serdecznie wszystkich na dzisiejsze zajęcia. Z tej strony Tomek Wełna. Dzisiaj będziemy suchymi pastelami rysować takie oto lilie wodne. Jeszcze ostatnia korekta kamery i będziemy mogli zaczynać rysowanie tych właśnie lilii. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze rysowanie lilii wodnych suchymi pastelami. Cieszę się, że jesteście. No i zaczynajmy. Zaczynajmy zatem wspólne rysowanie. Na początek zrobimy sobie tylko kilka kropek i tymi kropkami zaznaczymy miejsca, w których będą wyrastać nasze lilie wodne. Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Z tej strony Tomek Wełna. For all English speakers, I will translate into English. Today we are going to draw the water lilies with soft pastels. And first we are going to mark only these points where the lilies should be at our drawing. Na początek zaznaczmy sobie tylko kilka punktów. To będą te punkty, gdzie będą wyrastały lilie wodne na naszym rysunku. Tu będzie gdzieś mały pączek, jeszcze możemy go zmieścić. Troszeczkę go przesuniemy. Możemy dodać nawet jeszcze jeden taki pączek. Tak więc to są miejsca, gdzie będziemy zaraz rysować lilie wodne. Tutaj dodam jeszcze kilka pączków, niech one sobie wyrastają. I już powiem Wam, jakie kolory powinniśmy przygotować do rysowania lilii. Szukam, właściwie dobieram odpowiedniego różu, na przykład ten. Znajdźcie róże, jakie macie. Różowe kredki w odcieniach tych, którymi dysponujecie. To będą różowe lilie wodne, więc dużo różnych różów będziemy potrzebować. Przydadzą się też biele oczywiście, więc białe kredki też sobie wybierzcie. Przydadzą się też żółte do środków, ale zaczniemy od płatków. Narysujemy sobie dzisiaj tych lilii więcej, nie tylko jedną, ale więcej. Pokażę Wam, jak to robić. Dzień dobry, Iga pozdrawia ze Słubic, pozdrawiam Igę w Słubicach i słonecznie pozdrawiam wszystkich Was, Panią Ewelinę z Tarnowskich Gór. Może być szary papier, tak, papier może być szary, brązowy lub granatowy. Ja myślę, że ta kredka będzie dobra. Moi drodzy, zrobimy sobie lilię pewną metodą, mianowicie zaznaczcie sobie najpierw wstępnie płatki takimi pociągnięciami. To będzie ta pierwsza warstwa płatków. Te, które wychodzą w naszą stronę, będą bardziej kropeczkami właściwie zaznaczone. Dzień dobry wszystkim. Kolor papieru, ja mam ciemnogranatowy, ale możecie wziąć jakiś ciemny, szary lub brązowy papier, jeśli macie, będzie również dobry. Teraz dodamy sobie bliżej końców tych wstępnie narysowanych, naszkicowanych płatków, bo
bo to dopiero początek. Zaraz będziemy je rozcierać palcem. Dodamy sobie biel, tak żeby już róż przecierać z bielą, czyli takiego pawia troszkę robimy. I teraz paluszkiem. Rozcieramy i to będzie pierwsza warstwa płatków. Zaraz dodamy kolejną warstwę płatków oraz będziemy tłem wycinać ich kształty troszkę bardziej precyzyjnie. Ja zrobię jeszcze następującą rzecz. Dodam trochę ciemniejszy róż. O, właśnie taki, może połączony nawet z czerwienią tutaj w środku. Może jeszcze jakiś lepszy znajdę. No, może być ten. Będziemy robić kilka warstw tych płatków. Pokażę już z bliska, jak to wygląda. Będzie lepiej widać, co i jak. I teraz przyda się ciemna zieleń. Ciemna zieleń lub nawet czarny lub szary. I tą ciemną zielenią nadamy teraz kształt płatkom, bo one są oczywiście zbyt miękkie, ale tą miękkość potrzebowaliśmy w środku płatków. No i to był jedyny sposób, żeby ją uzyskać. A teraz metodą ścinania tych płatków i formowania w ten sposób nadamy im odpowiedni kształt krawędzi. Można też użyć tak naprawdę gumki w ołówku, jeśli ktoś z Was ma. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie wszystkich Was. Teraz takimi konturami, bo płatki lilii mają ciemniejsze krawędzie i jaśniejsze środki, dodamy kolejną warstwę tutaj z naszej strony. Dodamy również kilka białych akcentów. I wypełnimy sobie płatki w środku. Czyli to jest ta kolejna warstwa. W samym środku będzie oczywiście żółto. Znowu można powtórzyć lekkie roztarcie. Teraz kolejna, trzecia wewnętrzna warstwa. I żółty środek. Tą drugą lilię zacznę inaczej, zacznę od bieli i zobaczymy, która metoda się lepiej sprawdzi.
Dodam od razu trochę różu. Tak więc róż z bielą roztarcia i teraz spróbuję użyć gumki w ołówku. Żeby uformować płatki. A jak nie gumka, to zaraz jeszcze użyję kredki pastelowej. Jeszcze trochę roztarć. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszy dzień. Myślę, że nawet czerń teraz dodana tutaj przy obrysie ostrą krawędzią. Tak więc szukajcie ostrej krawędzi Waszej kredki i uformujemy sobie kolejne płatki. Warstwa różu na przemian z warstwami bieli. Tak, to są suche pastele, zdecydowanie. Teraz pręciki w środku. Ciemną pastelą, ja teraz czarną akurat używam w moment formowania płatków, nadawania im kształtu. Można nawet zagłębić się tutaj do kwiatu i jeszcze podkreślimy kilka płatków. Dzisiaj trochę bardziej szkicowo zrobimy sobie więcej kwiatów, nie tylko jeden. Tak, ten ciemny róż zdecydowanie jest tutaj ważny i przydatny. Ja używam jeszcze takiego swoistego bordo wręcz. Zanim przejdziemy dalej, proponuję zająć się troszkę szarością wody tutaj koło lilii. Dodamy sobie szarość zmieszaną z niewielką ilością bieli. Rozetrzemy ją, po czym pokażemy wycięcie i odbicia płatków w powierzchni wody. Tą powierzchnię chcemy mieć bardzo miękko roztartą, ponieważ ma to być woda. Odbicie w wodzie.
Ochłodzimy ją troszeczkę również błękitem. Także spokojnie. Zaraz dam Wam czas na dokończenie. Szarość, biel, błękit to jest taka dobra mieszanka w tym miejscu. Im więcej kredki na papierze, tym ona równiej się rozciera. Pamiętajcie o tym, że jeden kolor plus papier to raczej trudne roztarcia. Dobrze jest dołożyć jeszcze jakiś odcień. Jeszcze jakiś kolor. Wtedy kredki lepiej się rozcierają. Teraz to, do czego zmierzałem, to moment, w którym bierzemy jeszcze białą kredkę i dodamy płatek schowany pod wodą. On również będzie roztarty. Natomiast teraz czarną kredką możemy narysować odbicia płatków w wodzie. Kolor papieru jest granatowy, ale można również użyć czarnego. Będzie też dobrze się nadawał. Do precyzyjnego wykończenia krawędzi tych odbijających się płatków można użyć wiszera. Ciekawe w liliach jest to, że one potrzebują tych odbić i potrzebują otoczenia, wtedy lepiej wyglądają. Zwróćcie uwagę, że tam, gdzie ten ciemne odbicie płatka pojawia się na płatku pod wodą, tak jak w tym miejscu, robi się lekko szare. Podkreślam czernią teraz jeszcze przestrzenie pod płatkami. Jasnym żółtym, najjaśniejszym jaki mam, dodaję jeszcze najbardziej zewnętrzne pręciki. No i żeby zobaczyć efekt, dodam liść tutaj na pierwszym planie. Najpierw używam żółtego, tylko ten żółty nie jest najlepszej jakości, wezmę inny, bo tamta żółta kredka miała w sobie jakieś ostre kawałki, takie kamyczki. To widocznie gorsza jakościowo pastel
Jakaś z dawnych czasów. Staram się lepiej trochę ustawić kamerę, ale coś dzisiaj walczę z kamerą. Ona nie chce mnie słuchać. Się ciągle wywraca nie tam, gdzie bym chciał. Może teraz będzie lepiej. O, w ten sposób. Tak więc najpierw żółty, teraz dodam trochę chłodnej zieleni, takiego turkusu wręcz. Lekko pofałduję krawędź. Na koniec także trochę bieli. I czarną kredką delikatny kontur dookoła. To da wrażenie tego załamania wody przy krawędzi liścia. Tutaj pofałduję ten czarny kontur. Będzie widać wtedy, że liście jest pofałdowany. Dodam też wcięcie w liściu. A na koniec bardzo ważny efekt, czyli jeszcze taki biały kontur dookoła. Pani Monika pisze, że jakiś problem z cieniami ma. Może pani Monika ewentualnie uściślić, to pomogę. Słuchajcie, jeszcze mogę pokazać wam, jak zrobić krople wody na liściach. Potrzebna jest najpierw jasna linia od dołu, jasna taka półelipsa właściwie, a później trochę ciemniejszą zielenią. Dodajcie ciemną półelipsę od góry. Może być też trochę nieregularna. W ten sposób.
Oraz takie bliki od góry kropelek również się przydadzą. Myślę, że możemy śmiało pójść wyżej. Ja użyję już trochę zieleni tutaj od razu. Przykładam kredkę pastelową bokiem na płasko i te dalsze liście i lilie zrobimy sobie troszkę bardziej już spontanicznie. To ważne w pastelach i nie tylko, żeby dać też troszkę swobody, troszkę oddechu, aby nie wszystko było bardzo dokładnie i tak samo narysowane. Na drugim planie użyjemy również roztarć, ponieważ roztarcia powodują to, że odsuwa się zawsze w głąb to, co rysujemy. Teraz dodam jeszcze jakieś pączki, bo wspomniałem, że one się pojawią. Może tak, tutaj jeden pączek, tu jeszcze gdzieś zmieścimy w rogu pączek. To będzie po prostu biała kropka. Dziękuję Pani Moniko za miłe słowa. Cieszę się, że się Pani podoba. Ja dzisiaj jakoś fizycznie trochę gorzej się czuję i tak trochę walczę z materią i z oddechem. Ale cieszę się, że mimo wszystko mi wychodzi. Słuchajcie, pamiętajcie przy zieleniach. Chłodna zieleń i ciepła. Chłodne fragmenty liści i ciepłe fragmenty liści. Pracujcie szerokimi pociągnięciami, krawędzią kredki na przykład, tak jak ja w tej chwili. Tu sobie spróbujemy tego liścia w kształcie takiego serduszka zrobić. Zobaczcie, to jest zwinięty liść w kształcie serca. Tak właśnie wygląda. Możemy tutaj dosłownie serduszko narysować. W środku sobie je rozetrzemy od razu. Nie jest istotne tak naprawdę, jakie będą kształty tych liści w tle. Chciałbym Was zachęcić właśnie do takiej zabawy. Zabawy w roztarcia, zabawy w ślady. Polecam Wam takie szerokie roztarcia palcem. Chciałbym Wam pokazać, że w pastelach i w malarstwie wiele rzeczy może namalować się sama. Że nie jest to proces, w którym musimy każdy kawałeczek precyzyjnie naszkicować i później wyrysować. Że wiele rzeczy po prostu robi się z automatu, trochę z przypadku. Na przykład takimi sprytnymi pociągnięciami palca. Dziękuję Pani Ewo za miłe słowa również. Teraz, kiedy patrzę z daleka, widzę, że jeszcze mogę dodać leciutkie roztarcia na tym liściu z przodu. Pamiętajcie, że kiedy faktura papieru znika, dostajemy też trochę bardziej realistyczny, bardziej fotograficzny efekt, bo faktury w naturze nie ma, ona jest na naszym rysunku. Dodam jeszcze troszeczkę cienia, żeby podkreślić takie wywinięcie liścia. W tym miejscu. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Tu jeszcze spróbuję wcisnąć gdzieś taki jaśniejszy liść pomiędzy te lilie. Teraz przyda się żółto-pomarańczowa kredka, ponieważ
liście lilii wodnych, kiedy prześwituje przez nie światło, ale także od spodu, po prostu mają kolor dosyć specyficzny. To jest taki bardzo, bardzo pomarańczowy zielony. Tu gdzieś jest pofałdowana powierzchnia liścia. I znowu przyda się wiszer, bo tam już nie zmieszcza się palcem. Patyczek kosmetyczny też będzie dobry, ale w takich miejscach, gdzie palec jest już za gruby i za mało dokładny, wiszer się sprawdza. Aczkolwiek trzeba go czasami z czymś jeszcze zmieszać, bo przepraszam, kolor trzeba jeszcze zmieszać raz, bo wiszer zawsze zabiera trochę koloru z papieru. Ja mieszam zieleń taką turkusową i pomarańczową kredkę. Takie dosyć nieoczekiwane połączenie, ale ono powinno dać dobry kolor liścia za tą lilią. A spróbuję jednak użyć palca, bo wiszer za dużo zebrał mi kredki. Tak, stary dobry palec daje radę. Dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że jesteście. Dodaję trochę teraz żółtej cytrynowej, jasnej żółtej cytrynowej. I jeszcze podkreślę raz to serduszko, właściwie krawędź tego serduszka. Będę tak jeszcze tutaj szukał trochę, mieszał tą jasną cytrynową zieleń z ciemniejszą zielenią. Myślę, że jeżeli chodzi o liście, na razie zieleniami wystarczy. Za chwilkę będziemy dodawać te najciemniejsze przestrzenie czernią, ale poczekamy, bo najpierw zrobimy sobie jeszcze te lilie w tle. A tu jakiś taki dziwny obrys pozostał dookoła pączka. Ten pączek jest wymyślony, jego tam nie ma oczywiście, ale go zrobiłem. Pączki są oczywiście na takich łodyżkach, te, które wystają z wody, bo nie wszystkie wystają od razu z wody. I teraz proponuję, zrobimy sobie taką podstawę, taki grunt do tych lilii w tle. Biorę białą kredkę, kawałeczek białej kredki. I takimi pociągnięciami, jakbym malował pióropusz albo wachlarz, nakładam białą kredkę. Tam są trzy lilie. Tam jest jeszcze jedna w tyle. Gdzieś tutaj. Schowam je troszkę bardziej za liściem jeszcze. Ponieważ te lilie są w oddali, one będą bardziej roztarte. Nałożę w takim razie już róż, również takimi kreseczkami, jak rozchodzą się płatki. Tutaj nie szkicujemy dosłownie żadnego płatka, po prostu robimy z automatu kilka pociągnięć i będziemy je za chwileczkę tak jeszcze dopracowywać i rzeźbić, żeby wyglądały realistycznie. Dziękuję Pani Barbarze za pozdrowienia z Gisen. Pozdrawiam serdecznie Ulę, Marka i Polę. No i co? I teraz prosi się trochę rozetrzeć te lilie w tle. I zaraz będziemy jeszcze nad nimi pracować. Ogólnie to co dalej zawsze... A, jeszcze jedna została. To, co dalej zawsze możemy rozetrzeć trochę bardziej. Oczywiście nie ma obowiązku rozcierania pasteli w ogóle i czasami w ogóle tego nie robimy. Natomiast jeżeli chcemy pokazać głębie, to roztarcie w tym pomaga. Ja użyję nawet troszkę czerwieni, bo
a gdzieś nawet tu ją jeszcze wpuszczę do tych lilii na pierwszym planie. Bo trochę czerwieni dobrze zrobi tu pomiędzy płatkami w każdym razie. Tak więc ten kolor jest złożony, nie tylko różowy, ale też czerwienie lekkie tam się pojawiają. Cały czas różem teraz jeszcze dodaję kreski. No i to jest taka baza. Zaraz sobie wytniemy, wyrzeźbimy formy płatków. Ja w międzyczasie tradycyjnie chciałem ogłosić ogłoszenia. Mianowicie to, że zapraszam Was do udziału w grupie Oko. To jest grupa płatna. Link znajdziecie do tej grupy w opisie do dzisiejszej transmisji. Uczestnicy grupy otrzymują codzienne, dokładne komentarze po każdych zajęciach oraz materiały dodatkowe. Jeżeli ktoś z Was zechce wesprzeć pracownię dowolną, dobrowolną kwotą, to bardzo dziękuję. Można to zrobić za pojedyncze zajęcia, za tydzień lub za miesiąc. Takie sugerowane wsparcia również znajdziecie w opisie do tej transmisji oraz znajdziecie tam też numer konta pracowni. No bo utrzymujemy się właśnie z Waszych wsparć dobrowolnych oraz z udziału w grupie. Również poprzez Patronite można nas wspierać. Link do Patronite, do naszego konta znajdziecie w opisie do transmisji. Ja szarą kredką teraz wycinam tam jeszcze trochę płatków. Wycinam kształty płatków po to, żeby zmieszać je teraz z zielenią. Można to było zrobić szarą lub czarną kredką. Chodzi o to, żeby z tej bezkształtnej trochę plamy po roztarciu uformować szpicki pojedynczych płatków. Znowu gdzieś tam mogą się pojawić liście. Jeszcze jedna lilia została tam u góry. Z tym, że nie będę przy niej używał czerni ani szarości. Za nią są dosyć jasne, zielone liście, więc po prostu wytnę ją zielenią. Myślę, że taki morał i nauka, może nie morał, ale nauka, która szczególnie z dzisiejszych zajęć płynie i to, o czym chciałbym Wam dzisiaj przede wszystkim powiedzieć i pokazać, to właśnie metoda wycinania jednym kolorem, jednym kształtem drugiego kształtu. W pastelach to jest właściwie jedyny sposób, albo prawie jedyny, na otrzymanie bardzo ostrej i wyraźnej krawędzi. Jeżeli lilia na przykład, albo jakiś inny obiekt ma być dosyć miękki, ma mieć na przykład przejścia od światła do cienia, to najpierw rozcieramy go na surowym papierze, rysujemy, po czym rozcieramy. Ale następnie, żeby dostać ostrzejsze krawędzi albo kształty płatków, musimy użyć koloru tła i tym kolorem tła przyciąć to, co roztarliśmy przed chwilą. Jakby wyrzeźbić, wyciąć trochę jak nożyczkami. To jest bardzo dobra i często jedyna metoda na dużą precyzję w pastelach, ale też na możliwość zmian. Możliwość wprowadzania zmian, korekt, poprawek właśnie poprzez ścinanie tłem. Teraz jak już tam przyciąłem trochę płatki, to dodaję znowu białą kredką jeszcze takie pojedyncze refleksy jaśniejsze. No i czas na żółty środek. Mocno dosyć trzeba ten żółty środek wetrzeć, bo on musi się przykleić do powierzchni kredek, których jest już tutaj sporo. I teraz czas na ten końcowy etap, czyli jeszcze roztarcie w tle, dodanie ostatnich zieleni.
No już tak trochę bardziej szkicowo. I teraz czarną kredką, bo tutaj można czerni spokojnie użyć. Dodaję takie najciemniejsze miejsca pomiędzy liśćmi. Tak więc teraz czernią podrzeźbimy sobie i kształty liści i czerń tak naprawdę wprowadzi w naszej pasteli kontrast. Oczywiście, ktoś zapyta, czy używanie czystej czerni jest ok. No nie zawsze, dlatego jest dosyć kontrowersyjne. Dlatego ja proponuję złamać tą czerń bardzo ciemną zielenią, jeżeli taką macie. A jeżeli nie macie bardzo ciemnej zieleni, to możecie złamać tą czerń inną zielenią, którą posiadacie, lub po prostu błękitem. To nie jest tak, że czerni nie wolno używać. Ona po prostu w teorii powinna mieć zawsze jakiś odcień, ciepły lub chłodny, więc w ogóle lepiej będzie wyglądać, jak ją leciutko podbarwimy. Na przykład teraz podbarwiam ją błękitem, bardzo ciemnym. Ale można równie dobrze użyć do tego brązu ciemnej zieleni. Gdzieś taką miałem, ale mi schowała się dzisiaj. Chyba jest w innym pudełku, więc nie będę już po nią teraz biegł. Nawet ciemnego brązu można użyć. O, jest moja ciemna zieleń, proszę, znalazła się. Tak więc można użyć bardzo ciemnej zieleni, ona jest prawie czarna. Polecam w ogóle takie bardzo ciemne kolory nabyć i mieć w swoim zestawie pasteli. One są bardzo pomocne, właśnie tam, gdzie aż by się prosiło użyć czystej czerni, ale lepiej zawsze wygląda kolor. Albo czerń zmieszana właśnie z jakimś kolorem. No i po dodaniu tych najciemniejszych miejsc od razu ożyje nasz pastel, dostanie kontrastu. Lilie zaświecą pełnym, pięknym światłem. Dodam jeszcze troszeczkę czerwieni przy tej najdalszej lili, bo ona tam jest trochę za jasna cały czas. Troszkę przesłonię ją zielenią. Pomieszam tą zieleń trochę z pomarańczami. Rozetrę, bo to jest daleko. Nie chcemy, żeby wychodziło do przodu. Słuchajcie, bardzo polecam teraz jeszcze na końcu dodać takich prawie że białych, bardzo jasno szarych połysków na liściach. Dziękuję pani Temi Morris za miłe słowa. Bardzo dziękuję pani Temi. Te połyski to będą kropelki wody na liściach po deszczu. To akurat lilie wodne z mojego rodzinnego ogrodu. Tak więc mam do nich sentyment.
Dodaję teraz i mocno rozcieram jeszcze refleksy na liściach. I znowu po takim roztarciu można wziąć trochę ciemniejszą zieleń i jeszcze uformować taki liść lub ciemniejszymi partiami, lub jeszcze na jego powierzchni dodać kilka pociągnięć. Bo roztarcie takie absolutne i gładkie nie zawsze się sprawdza. Ono jest dobre gdzieś w tle, ale bardziej na pierwszym planie może wyglądać trochę niekonkretnie i sztucznie. Na koniec jeszcze trochę błękitów, po prostu ultramaryna, trochę błękitnej kredki. Myślę, że gdzieś tutaj na wodzie się jeszcze przyda takie lekkie zabarwienie, zwłaszcza tutaj na pierwszym planie. Trochę podbarwię tą szarą taflę wody. Błękitem to da bardzo dobry efekt. I znowu bardzo gładko rozetrę, bo jeżeli to ma być tylko odbicie w tafli wody, to ono musi być bardzo jasne. Bardzo gładkie, przepraszam. Na koniec kilka bardziej niebieskich linii na powierzchniach liści. Jeszcze jakieś ostatnie błękitem detale tam wytnę. To tak jak Claude Monet używał barw dopełniających, czyli błękitu, żółtego i chłodnych i ciepłych. Tak teraz zabarwię błękitem te dalsze ciemne plamy. Myślę, że gdzieś tu jeszcze można wpuścić jakąś czerń, użyć jej do wycięcia kilku kształtów liści. Na przykład tego liścia sercowatego. Teraz będę palcem po prostu w górę tą czerń rozcierał i dzięki temu, jak widzicie, on się ładnie chowa tam teraz w cieniu pomiędzy innymi liśćmi. A tu jest jeszcze takie duże wycięcie. Już je dodam. Teraz troszkę upodobniłem układ liści do tego układu na zdjęciu, bo przed chwilą był taki trochę bardziej oderwany od fotografii. Jeszcze odbicie pączka, ono też będzie praktycznie czarne w powierzchni wody. No i ostatnia linia tutaj przy krawędzi. Na pierwszym planie ona się troszeczkę rozmazała, więc ją poprawiam. I
gdzieś tu wetnę się jeszcze troszeczkę czernią między płatki. Jeszcze takie ostatnie detale dopracuję na pierwszym planie. No, jeżeli trochę za bardzo dzisiaj pędziłem, to wybaczcie, Julka, wybacz, jeżeli nie nadążałaś. Thank you, Sneha Panda, for your opinion. It's nice to hear that you appreciate what I'm doing. Yes, if there are any English speakers, please let me know. I will translate for you the lesson to help you participate. Moi drodzy, jest prawie gotowe. Jeszcze ostatnie dotknięcia gdzieś tutaj płatek rozwijającego się pączka. Jeszcze troszeczkę dopracuję ten pączek. Tak naprawdę można by jeszcze długo siedzieć nad tą pracą i teraz jeszcze dopracowywać jakieś fragmenty, poprawiać. Ale z doświadczenia wiem, że czasami lepiej skończyć szybciej, wcześniej, zacząć kolejną pracę. Jakby zamknąć tą bieżącą pracę z taką energią, z jaką ją rozpoczynaliśmy. Tak więc jeszcze ostatnie białe płatki. Gdzieś tam się przydadzą. Scena filmowa się przypomina pani Renacie. Nawet wiem, która scena oczywiście. Na miejscu tego bohatera zrobiłbym to samo, jako romantyk. Ostatnie białe refleksje jeszcze tutaj na płatkach, bo widzę, że one się przydadzą teraz. Tak jak Wam mówiłem, teraz jest taki moment jeszcze na korekty, na dopracowywanie detali. Też świeżym okiem, ponieważ zawsze w czasie rysowania zmienia się świeżość naszego widzenia. Pod koniec pracy, też w kontekście całości przede wszystkim widzimy to, co przed chwileczką malowaliśmy lub rysowaliśmy. Więc takie korekty pod koniec są również cenne. Poprawki różne. Moi drodzy, myślę, że na tym etapie zostawię mój pastel. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście zdjęcie jest dostępne na naszej stronie. Możecie. Ja to zdjęcie udostępnię zresztą teraz razem z moją pracą. Możecie jeszcze sobie w spokoju, w swoim tempie dopracować szczegóły. Ja chciałem jak zawsze zmieścić się w godzinie, aby pokazać Wam technikę pracy, mając nadzieję, że tą technikę będziecie mogli wykorzystać w Waszych własnych pracach, do których namawiam, w pracach i tematach, które Wy znajdziecie, które Wy lubicie, bo taka jest idea tych lekcji, aby nie tylko pokazać, jak narysować ten konkretny temat, który ja wybrałem, ale aby zachęcić Was do poszukiwania własnych tematów, do kupienia szkicownika i wyjścia z nim w teren, do rozbudzenia Waszej pasji i wiary w to, że można i że naprawdę nie jest to tak trudne, a najtrudniejsze to przełamanie własnych oporów w głowie. Tak więc tego Wam życzę zawsze. Bo takie opory każdy z nas ma, takie granice, czasami niepotrzebnie wytyczone. Ja też takie mam i przełamuję je każdego dnia. Tak więc niech te lilie przypominają Wam o tym, że nasze możliwości są piękne, jak te kwiaty, a wszelkie granice i opory są tylko jak odbicie w wodzie i łatwo można je przekroczyć. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę pięknego dnia. Zapraszam już wieczorem o 19 na wspólne rysowanie wiśni pastelami suchymi i olejnymi. Postanowiłem dołączyć jeszcze pastele olejne. Myślę, że będą bardzo dobre do tych dojrzałych wisienek.
Życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam serdecznie. Tomek Wełna.